Cześć! Ja nawet już nie będę mówić nic na temat naszej nieobecności, miało być inaczej. No ale jak widzicie, znowu co innego wyszło. I też nie będę już teraz nic obiecywać, po prostu jak będziemy mogli, to będziemy coś rzucać i zobaczymy po prostu, jak to później wyjdzie. Cały czas jestem aktywna na Snapie, na Snapchacie i tam często wrzucam swoje posiłki i też swoje treningi. I był taki dzień, kiedy po treningu powiedziałam Wam, że nigdy nie miałam cięższego treningu i pytałam się Was, czy chcecie zobaczyć ten trening. No i dużo z Was zrobiło screeny, bardzo dużo z Was, więc pomyślałam, dobra, zrobię to. I pomyślałam, że zrobię znowu w takiej samej formie jak tamte treningi, czyli będę Wam teraz mówić, a w międzyczasie będą właśnie lecieć urywki z tego treningu. Więc zaczynamy. I oczywiście ciężko się tutaj nie domyślić, był to oczywiście trening nóg, no bo oczywiście trening nóg jest zawsze najtrudniejszy i tutaj akurat mowa jest o... bo mam podział dwugłowe i czworogłowe, więc chodzi mi o trening czworogłowych plus oczywiście pośladki. Na początku oczywiście była rozgrzewka, ale tego Wam nie pokazywałam, bo po prostu chcę się skupić już tutaj na treningu. Jeżeli na przykład interesuje Was osobny film o rozgrzewce i na przykład o tym, co robić po treningu, to piszcie w komentarzach, też coś takiego postaram się nagrać, ale na razie właśnie chcę Wam pokazać tylko trening. Więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda mój trening, to cały czas jest tak, że robię ćwiczenie, 30 sekund przerwy i jadę znowu, czyli to jest bardzo intensywny trening, trochę można powiedzieć, że to jest taki interwałowy trening, ale na przykład jeżeli chodzi o nogi, bardzo lubię robić serie łączone i to też właśnie w tym treningu miało miejsce. Zaczęłam od front squatów, nie wiem, czy tutaj Wam mówić o obciążeniu, bo to w sumie nie jest istotne, ale mogę to, co mogę powiedzieć, to to, że jako, że już nie jestem na redukcji, to oczywiście zwiększam sobie obciążenie i zwiększam sobie może nie intensywność treningu, ale zmieniam, bo oczywiście ćwiczenie trzeba zmienić, więc staram się coś tam urozmaicać, a jeżeli chcę mieć cały czas to samo ćwiczenie, to albo zmieniam tempo wykonywania ćwiczenia, albo zmieniam obciążenie, bo to już jest nowy bodziec dla ciała, więc no to wtedy będzie ok. No i zaczęłam oczywiście od front squatów, jako, że z przysiadami dalej takimi standardowymi dalej się do końca nie lubię, trenuję je, staram się, trenuję je, to nie jest po polsku, robię je, ale w innym dniu. A jeżeli chodzi o fronty, to właśnie robię cały czas i tutaj robiłam 10 powtórzeń, czyli zwiększyłam też liczbę powtórzeń w porównaniu do poprzedniego treningu i tutaj też zwiększyłam obciążenie i to jest około 36-38 kg i w ostatnim treningu ktoś zauważył, że robię batwinki. I tak, zgadzam się z tym, robię to i cały czas pracuję nad tym, żeby to zniwelować, więc też jeżeli interesuje Was taki film, jak zniwelować batwing, a co to jest batwing, jak robicie przysiad, to po prostu tyłek Wam się pod koniec zawija. To jest po prostu, chodzi o to, że po prostu niektóre mięśnie są za mało rozciągnięte, a niektóre są osłabione, więc trzeba wzmocnić mięśnie, trzeba je rozciągnąć i wtedy to będzie zniwelowane, więc jeżeli coś takiego Was interesuje, to piszcie. Ale idziemy dalej. Po tych przysiadach bez żadnej przerwy idę od razu robić wykroki bułgarskie. Nie robiłam tego ćwiczenia długo i teraz do niego wróciłam, bo jest bardzo dobry i efektowny, przynajmniej dla mnie. Ja bardzo dobrze to ćwiczenie czuję. Chyba robiłam to ósemkami albo dziesiątkami, zależy. Po prostu jeżeli dobrze się czuję, to zwiększam sobie obciążenie, jeżeli mniej, jeżeli gorzej się czuję, to sobie po prostu obciążenie zmniejszam. Ale zazwyczaj to jest w granicach 8-10 kg. I tutaj też 10 powtórzeń na stronę, 30 sekund przerwy i jadę od nowa. Kiedy to skończę, przechodzę do kolejnej serii łączonej. Jak mówiłam, bardzo lubię serie łączone, szczególnie przy nogach. I co tutaj robiłam? Oczywiście znowu wykroki, oczywiście znowu z workiem, ale teraz już to też zmieniłam, bo cały czas mam worek 20 kg i to już trochę jest za mało dla mnie, więc teraz robię z talerzem nad głową. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to koniecznie musicie. Próbowałam robić to 25, to zrobiłam 3 serii i już miałam dosyć. Chciałam umrzeć. Ale wracając do tego treningu, 20 kg i 10 powtórzeń na nogę, czyli 20 powtórzeń łącznie. I potem od razu przechodzę do takich sumo squatów, czyli sumo przysiadów. I to też 10 razy powtarzam i później jeszcze trzymam około 10 sekund.
I koniec. Tak wygląda kolejna seria łączona i z tą, to obciążenie, jeżeli chodzi o te przysiady sumo, to jest różnie. Czasami mam 30 kg, czasami 28. To też zależy od tego, czy pamiętam, ile powinnam wziąć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejna seria. Później przechodzę do czegoś, co już widzieliście, czyli do tych, do tego wypychania na suwnicy Smitha. Ja akurat to robię na suwnicy Smitha, bo po prostu lubię. I też dwa rodzaje ustawienia stóp, czyli ustawienie szerokie i ustawienie wąskie. I tutaj też robię 10 powtórzeń, bo teraz po prostu zwiększyłam każde ćwiczenie, robię minimum 10 powtórzeń i też to robię bez przerwy, czyli jako jedna seria łączona. I to jest bardzo, bardzo fajne i powiem Wam, że wcześniej się na tym tak nie skupiałam, ale teraz, co prawda mam też większy ciężar, ale bardziej skupiam się też, żeby to mi tak pięknie weszło w tyłek. Czyli jeszcze bardziej go napinam i naprawdę jest ogień. Kolejna seria łączona, już przedostatnia, to jest ćwiczenie, które nie mam pojęcia jak się nazywa. Znalazłam na swoim starym, na Instagramie, na swoim starym filmie, że to jest pull through with rope on cable, ale jak to jest po polsku? No nie wiem, przyciąganie linek wyciągu dolnego między, nie, dobra, nie, bez sensu. Ale okej, widzicie o co chodzi. I teraz tak, ja wiem jak to ćwiczenie wygląda. Ja wiem, jak ludzie się patrzą, kiedy to ćwiczenie się wykonuje, ale ono tak fajnie uderza w pośladki, że ja to jestem w stanie przeżyć i tak to będę robić. I tym bardziej, jeżeli jeszcze dobrze zepniecie pośladki, no to jest po prostu miazga, więc naprawdę ja wiem, jak to wygląda, ale naprawdę jest skuteczne. Nie pamiętam, ile to miałam kilogramów, ale to jest około 35-40. Też oczywiście 10 powtórzeń i to od razu robię z wall sitami. I tak, tutaj na filmie chyba macie pokazane, że jestem z talerzem, nie wiem ile kilogramów, ale teraz po prostu Alan siada i jest ciężej i nie nudzę się tak, bo Alan czasami coś tam mi pogada, czasami coś tam mi skoknie, więc jest jeszcze ciężej, więc teraz wykorzystuję już Alana do tego, nie talerza i trzymam to minutę i tyle. I ostatnie ćwiczenie na łydki. Ja bardzo rzadko ćwiczę łydki, ale postanowiłam teraz to zmienić i robię przy każdym właśnie treningu czworogłowych jeszcze łydki. I tutaj po prostu są spięcia z talerzem i tu chyba jest 15 kg i robię maksymalną ilość powtórzeń z talerzem i później jeszcze jak odłożę talerz, robię jeszcze maksymalną ilość powtórzeń bez talerza. Łydki lubią bardzo dużo obciążenie i lubią bardzo dużo powtórzeń, dlatego ja im to właśnie daję. I tak, to jest wszystko. Dajcie znać, czy wykorzystacie jakieś ćwiczenia z tego treningu, a może cały trening. Tak to właśnie mniej więcej teraz wygląda. Czasami oczywiście coś tam zmienię, ale to jest taka baza, którą teraz się kieruję i jestem teraz zadowolona z tego. To będzie tyle. Myślę też, żeby nagrać nowe te treningi z tymi innymi partiami, które ćwiczę. Dajcie znać, czy coś takiego Was interesuje. Jeżeli macie jakieś uwagi i tak dalej, piszcie w komentarzach. I to będzie tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.